Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest dr Małgorzata Majewska, specjalistka od komunikacji werbalnej, wykładająca w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje nad książką Język obranie o tym, jak język wyraża nasz sposób widzenia świata. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Jak widziałaś, podczas pandemii mieliśmy Hot 16 Challenge. Zaczęło się od raperów, skończyło się na instytucjach, nawet publicznych. Czy przez język i to, jak go wyrażamy, właśnie chociażby w takich challenge'ach, możemy w jakiś sposób metaforycznie chociażby pokonać ten strach przed COVID-em? Język ma taką właściwość, że oswaja trudne. COVID w moim przekonaniu był jednym z przykładów sytuacji granicznych, czyli takich sytuacji, w których dotychczasowe granice oglądu świata są niewystarczające, czyli brakuje nam języka. I teraz w momencie, kiedy wydarza się coś do tej pory nieznanego, nikt nigdy z nas nie przeżył czegoś takiego, to nagle brakuje nam nie tylko słów, ale konstrukcji językowych i też, popatrz, zachowań rytualnych, które zbudują wspólnotę. I teraz na przykład to rapowanie od raperów przez instytucje rządowe, przez ludzi kultury choćby, było takim sposobem na to, żebyśmy zbudowali wspólnotę, niby się bawimy, ale tak naprawdę szukamy języka i oswajamy i jesteśmy bliżej. A ten język oswajany na przykład chociażby początkowe dni pandemii, ten wyrażany w mediach, wydawał się bardzo ostry. To była wojna, walka, wszystkie metafory, które możemy znać z historii jako właśnie pokonanie choroby, albo też takie bardziej magicznie brzmiące ozdrowieńcy. Jak uważasz, media przedstawiały samą tą sytuację graniczną, z którą się spotkaliśmy? Media na początku przedstawiają w kategorii klasycznej kategorii walki, czyli wirus był tym onym, który zagraża nam wspólnocie. I teraz zwróćmy uwagę, że właściwie bardzo wiele słów dotyczących COVID-a to były personifikacje, to był po prostu wróg, to było niby coś, co nam zagraża, ale mówiliśmy o tym jako o, nie wiem, armii tych wirusów i tak dalej, i tak dalej. Czyli mam takie wrażenie, że ponieważ nie mieliśmy do tej pory narracji związanej z pandemią, bo te dżumy sprzed iluś tam lat nie zostawiły nam języka, w związku z tym ten język był językiem wojny. I teraz zobaczmy, że on się nie sprawdził. To znaczy, on działał na początku, no bo wszyscy się baliśmy. Chodziło też, rozumiem, o to, żeby nas zmobilizować, więc był taki moment, że nie wolno było wchodzić do lasu i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie ten moment straszenia był tak duży i on się jeszcze zebrał, czy politycznie nałożył z momentem wyborów, do których na szczęście nie doszło, że ludzie po prostu w pewnym momencie doszło do takiej granicy absurdu, że zaczęli to obśmiewać. Prawda? To znaczy, ja mam wrażenie, że media za mocno nabiły ten język walki, wojny i jakby zwrócenia tego reflektora uwagi w języku na COVID, na coś zewnętrznego, a nie na naszą społeczną odpowiedzialność. I w pewnym momencie wyszła ta narracja społecznej odpowiedzialności i w pewnym momencie tutaj, wydaje mi się, dużą robotę zrobiły media społecznościowe, gdzie mówili ludzie o tym, choćby nie, Mariusz Szczygieł robił zdjęcie młodych ludzi bez maseczek nad Wisłą. I wyszło taki ruch oddolny odpowiedzialności społecznej i mam wrażenie, że dopiero to był taki moment, chyba w takim drugim okresie pandemii, gdzie zaczęło się robić spokojnie, gdzie zaczęliśmy dostawać strategie i językowe, i rzeczywiste, jak oswajać to coś, czym właściwie nie wiadomo, co jest, bo nikt nigdy nie widział wirusa COVID-u, widziałaś? A ten początkowy właśnie język, to co mnie zaintrygowało, to ten taki generalnie strach, który on wzbudzał, to znaczy ten język, którymi media się posługiwały, wpłynął na nas, nie wiem, sądzisz negatywnie, pozytywnie, jeżeli chodzi o rozpatrywanie całej tej sytuacji? Jak przyglądałyśmy się z panią profesor Elżbietą Tabakowską bardzo uważnie od samego początku pandemii językowi i mediów i temu językowi, który wydarzał się w mediach społecznościowych, szczególnie w memach, to odnosiłyśmy takie wrażenie, że ten pierwszy moment, mówię tutaj za siebie, nie chciałabym za panią profesor mówić, ale ten pierwszy moment to był moment tak nieprawdopodobnego strachu, takiej wręcz psychozy. Prawda, że ludzie, to ten moment szczególnie myślę przed świętami. Cały czas sprawdzanie, ile zachorowań, w którym regionie. Tak, tak, ale to też uruchomiło na przykład u ludzi, którzy mają zaniżone poczucie takiego, bym powiedziała, komfortu psychicznego, ludzi chorych na depresję, ludzi lękowych. To spowodowało tak uruchomiło nieprawdopodobnie dużo trudnego. Zresztą no, widzimy teraz, psychiatrzy prawda, alarmują, co się dzieje z ludźmi, dlatego że ten język nie pozostawiał przestrzeni na sprawczość. To jest mój zarzut wobec języka mediów, że one z jednej strony zdefiniowały COVID-a jako wroga, natomiast nie dały strategii, co z tym robić.
prawda? To znaczy, no niby były maseczki, tam 2 metry, ale jakieś absurdy, tak, że ludzie w rodzinie. W pewnym momencie już właściwie nie wiedzieliśmy, co robić, tylko cały czas jeszcze słyszeliśmy magiczne zdanie, powtórzą się Włochy. Tak? Mhm. Zabraknie respiratorów. Jest gorzej niż mówią oficjalnie. I tak naprawdę ludzie, mam wrażenie, pozamykali się w domach, wiesz, gryźli paznokcie i właściwie nie wiadomo, co było co robić. Dopiero w tym drugim okresie, mam wrażenie, poświątecznym, kiedy przyszedł taki moment, gdzie już i lekarze zaczęliśmy dostawać strategię. Mhm. I język, znaczy za pomocą języka, co z tym robić. A jak obserwujesz język mediów, masz wrażenie, że to jest taka sinusoida, w którą się media wpisują. To znaczy mamy albo pożary, albo globalne ocieplenie, topnienie lodowców, COVID i tak dalej, że to jest taki język headline'a, który później w jakiś sposób opada i to przestaje być już takie lękowe i przestaje być naganiane przez media. Czy ta sytuacja jest w jakiś sposób wyjątkowa? Nie, no rama medialna, ramia interpretacyjna, którą nadają media różnym wydarzeniom, za każdym razem ma jeden cel, prawda? Zgromadzić odbiorców. I teraz w momencie, kiedy uruchomi się w tobie myślenie, że zagraża ci, nie wiem, gąbka do mycia naczyń, to jest mój ulubiony przykład z zajęć, prawda? Nawet nie wiesz, że wróg czyha w twoim domu. Tyle bakterii jest. Tyle bakterii jest, tak, oczywiście. To nagle klikniesz, dlatego że to jest element ze świata bezpiecznego, a media ci mówią, nawet nie wiesz, że to jest bezpieczne. Prawda? Czyli media jakby mają taką trochę funkcję, chcemy być potrzebne, żeby ci uświadomić, że zagrożenie czyha wszędzie. Tylko że zwróć uwagę, że my możemy się bać do pewnego poziomu. A w pewnym momencie, no ileż możesz się bać? Przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy obśmiewać, kiedy zaczyna się absurd, to kapitalnie widać w memach, prawda? Bo my musimy to obśmiać, żeby nie oszaleć, po prostu. Tak jest zresztą z sytuacjami granicznymi. Dla mnie takim dobrym przykładem jest sytuacja bardziej osobista, ale pokazana w filmie Małgorzaty Szumowskiej 33 sceny z życia, gdzie nie wiem, czy pamiętasz, dwie siostry, które straciły najpierw matkę, a później ojca, śmieją się na pogrzebie, prawda? No jak się można śmiać na pogrzebie? No można, w momencie, kiedy już za dużo jest w nas trudnego, to my sięgamy po strategię obśmiania absurdu, dlatego że śmiech pozwala wywołać dystans. I teraz w momencie, kiedy media nam biją, straszą, to zobacz, co się dzieje oddolnie, nagle cała produkcja memów, tekstów raperskich i tak dalej, co robi? Obśmiewa czy szuka tych szczelin absurdu, no żebyśmy nie oszalali. Rozumiem, widziałam niejednokrotnie ten mechanizm strachu w reklamach, ponieważ najbardziej potrzebne produkty to są te, które wywołują najwięcej takiego utajnionego strachu, że przecież musisz mieć ten produkt, bo bez niego właśnie ta twoja gąbka będzie miała jeszcze więcej bakterii. A toaleta cię zabije, nie? Toaleta cię zabija, oczywiście. I ty jeszcze takie małe potworki, które tam gdzieś prześmigują przez twoje łazienki. Zastanawiam się natomiast nad tą przestrzenią, czy my i to właśnie, jak media o tym mówiły, czy my dawaliśmy sobie ten komfort w rozmowach face to face, to znaczy tych właśnie osobistych między bliskimi. Te rozmowy cechowały się tym, że możemy być dużo bardziej sceptyczni względem tego, co mówią media. I niejednokrotnie, nie mówię o takim sceptycyzmie, że w ogóle koronawirus nie istnieje i że to jest w ogóle bujda i spisek, tylko takim sceptycyzmie, który, czy na pewno maseczki działają. Oczywiście to nie jest pytanie, które jest w mediach mogłoby się pojawić, bo była taka sfera, w których nie mówiło się przecież w taki sposób. Czy ten język prywatny daje nam jakiś komfort i zmienia to, jak radzimy sobie z pandemią? Ja myślę, żebyśmy zobaczyli, jak działa mechanizm. Mechanizm jest taki, zewnętrznie wydarza się coś, na co nie mamy języka i teraz sam moment nazywania jest momentem oswajania. I teraz my możemy te mechanizmy czy te narracje oswajania, możemy po różne sięgać. Możemy racjonalizować to, co próbują robić naukowcy i słusznie, mówiąc nam tak naprawdę, czym ten wirus jest. Możemy to myślenie magiczne włączyć, prawda, będzie jak ma być. Możemy włączyć myślenie absurdalne, obśmiewać to. Możemy spiskowe, zaraz niestety będzie przyrost teorii spiskowych i mamy tych strategii właściwie dowolną ilość. I teraz jaką one mają, zobacz, główną funkcję? Budowania bliskości. To znaczy, jeżeli ty i ja wierzymy w to, że to jest spisek, nie wiem, Billa Gatesa, żeby wymordować ludzkość, to nagle ty i ja się czujemy bliskie. I teraz jeżeli się okaże, że reszta świata się z nami nie zgadza i uważa, że jesteśmy dwoma wariatkami, to my jesteśmy jeszcze bliżej. I teraz ja myślę, że ponieważ ludzie nie mają świadomości, że tak działa język, to często nabierają się, że to, co nam bliscy sprzedają jako narrację bliskościową, wspólnotową, jest tylko ich sposobem oswajania świata. Nie musi orzekać o rzeczywistości. Że zwróć uwagę, że
ciągle my mylimy te dwie rzeczy, że język nie nazywa rzeczywistości obiektywnej, tylko język ją interpretuje, czyli wybiera z tej rzeczywistości pojedyncze elementy i wrzuca w pewną ramę interpretacyjną. Jakąś narrację. Jakąś narrację. I ta narracja dopiero sprawia, że my możemy się poczuć bezpiecznie, bo jak dostajesz narrację, to jest spisek, albo to jest wirus, albo jakąkolwiek inną, to ty masz taką iluzję, że już wiesz, co to jest. W związku z tym to jest ci bliższe. I teraz w momencie, kiedy siedzimy zamknięci w domu z dziećmi, które nie chodzą do szkoły, wariują i tak dalej, to my musimy, gadając o wirusie, sprawdzając, ile osób jest chorych, czy są te respiratory, czy nie ma, co się dzieje we Włoszech, w tych krajach, gdzie powiedzmy ta pandemia ma inne zasady niż u nas, my w ten sposób też budujemy sobie wspólną narrację, która albo sprawi, że będziemy się bać wszystkiego, prawda? No bo będziemy, nie wiem, dezynfekować pudełko pizzy, którą zamówiliśmy, no bo tam mogą być witen, albo możemy jakby uznać, no dobrze, no próbujemy żyć w tym wszystkim normalnie. Tylko dopóki ludzie nie widzą, że język jest elementem oswajania, a nie nazywania, to niestety bardzo często nabierają się na te narracje. To znaczy biorą jako swoje coś, co im rezonuje, bo im oswaja lęk, strach. No, czyli w sumie to jest pozytywne zjawisko, że oswajamy przez język coś, co jest nam nieznane, już niezależnie na jaki sposób to robimy. A jeżeli chodziłoby o nazwanie tego wroga, czyli wojna z, to jakbyś widziała taką idealną sytuację, w której język nadąży albo pozwoli nam nazwać naszego wroga? No ale już używasz metafory wróg. Tak. Prawda? Tak. Czyli już definiujesz COVID-a jako coś zewnętrznego. I teraz zobacz, tutaj jest taka nasza tęsknota. Gdyby nie COVID, bylibyśmy tacy szczęśliwi. Prawda? Gdyby nie COVID, świńska grypa, nie wiem. Kryzys giełdowy. Kryzys giełdowy, globalne ocieplenie i tak dalej. Czyli już metaforyzujemy. I teraz ja bym odpowiedziała na to pytanie bardziej ogólnie, bo mówię, że to jest pozytywne zjawisko i pytasz mnie o idealną narrację. Ja powiem tak, idealna narracja jest ta, która służy, która sprawia, że my się mniej boimy. Pamiętajmy, my mamy dwa tryby oswajania rzeczywistości. Albo przez metaforę, czyli szukamy podobieństwa, czyli mówimy, to co się teraz dzieje jest podobne do wojny, albo przez metonimię, czyli przez detal. Prawda? Czyli sobie bierzemy tego COVID-a i widzimy, jak tego stworka w reklamie pewnego płynu do toalet, który nam zagraża i tylko próbuje przez tą maskę się przebić, a my mamy idealnie maseczkę założoną i jakby się przed nim chronimy. I teraz w momencie, kiedy my rozumiemy, jak to działa, to my możemy troszkę tą narracją zarządzać, prawda? Jeżeli ja na przykład, nie wiem, no mam kontakt z dzieciakami i widzę, że u nich jest wysoki poziom lękowości, to mogę wybrać taką metaforę albo taką metonimię, żeby im tą lękowość osłabić, ale równocześnie uruchomić sprawczość. Więc ja bym nie patrzyła, wiesz, która jest dobra, która zła, tylko która działa. Dla mnie działają te narracje, które sprawiają, że ja nie czuję się bezradna, bezsilna, ale uruchamiają we mnie poczucie sprawczości i poczucie tego, że jakoś ogarniam, czyli zarządzam tą sytuacją. Albo mówię, okej, tym nie zarządzam, nie jestem w stanie, nie widziałam wirusa, daję sobie prawo do tego, że jestem bezsilna, stosuję takie i takie wytyczne. Więc wiesz, nie, bo chodzi mi o to, że bałabym się takiej generalizacji. Ta narracja jest dobra, ta narracja jest zła. Bo ja bym powiedziała, narracja, dobra która jest straszy, narracja jest może dobra dla tych nastolatków, którzy siedzieli nad Wisłą w szczycie pandemii i nie mieli maseczek, tak? Ale jest zła dla osób na przykład, które mają problemy depresyjne choćby. Oczywiście, ale też wydaje mi się, że doszło do takiego społecznego wytykania, ale wręcz takiego idącego bardzo szeroko, śmiania się z osób, które nie stosują dokładnie wszystkich możliwych przepisów, ale z pozycji takiej z kolei wyższościowej. No ale zobacz, co nam robi pozycja wyższościowa. Pozwala nie brać w tym udziału. Znaczy, dopóki ja się śmieję z ciebie, że nosisz maseczkę i odkażasz ręce, to ja nie muszę cię brać poważnie. Prawda? Obśmianie, wykluczenie, każde takie użycie narracji pejoratywnej sprawia, że ja wykluczam kogoś jako partnera interakcji. A to jest świruska, która odkaża klamki. Albo wręcz przeciwnie, to jest ta, która nigdy tego nie robi. Albo ta, która tego nie robi. I teraz ja dopóki się złoszczę na tą świruskę, obojętnie czy ona odkaża te klamki czy nie, nie muszę się zająć tym, że się boję. Prawda? Nie muszę się zająć tym, że dla mnie ta sytuacja jest po prostu trudna. Więc jak słyszę obśmianie, to ja słyszę, z jakiegoś powodu potrzebuję unieważnić kogoś albo coś, ponieważ gdybym uczyniła to ważnym, to byłoby to dla mnie zbyt trudne.
Rozumiem, wspomniałaś o metaforach. Mhm. Tutaj chciałabym sięgnąć trochę teorii i wytłumaczyć naszym widzom między innymi, dlaczego to, że w ogóle zajmujemy się językiem, jest w ogóle ważne. Czy my ten język raz, że nam pomaga, oswaja, ale też podobno myślimy w języku. Tak, tutaj dotykamy czegoś, nie możemy oczywiście nie wspomnieć George'a Lakoffa. Wiecie Państwo, to był absolutny przełom w językoznawstwie, to co się wydarzyło w roku 1980, czyli książka Metafory w naszym życiu. Mianowicie odkrycie, że my myślimy metaforą, to znaczy, że metafora nie jest nawet elementem językowym, tylko elementem percepcyjnym. Czyli w momencie, kiedy ja widzę coś nowego albo doświadczam czegoś nowego, to mój mózg szuka jakiegokolwiek podobieństwa. I mówi, to co się teraz dzieje przypomina wojnę. I teraz zobaczcie Państwo, kiedy ja mam podobieństwo, przypomina wojnę, jest takie jak wojna, jest podobne do wojny, to ja mogę kategorią wojny oswajać sobie to, czego nie znam. I teraz metafora, nie jesteśmy w stanie mówić o rzeczach abstrakcyjnych inaczej niż za pomocą metafory. Prawda? Czyli zobaczcie Państwo, tak jest na przykład z czasem. Nikt czasu nie widział, my widzimy upływ czasu, widzimy efekty upływu czasu, natomiast samego czasu nie widzimy. W związku z tym, co robił nasz język, wytworzył metaforę czas to pieniądz. I mogę Ci powiedzieć, kosztowało mnie to 2 godziny pracy. No? I teraz w momencie, kiedy my rozumiemy, jak działa metafora, to my tak naprawdę widzimy, jak druga osoba oswaja sobie świat. To znaczy dla mnie metafora jest takim, wiesz, na przykład w przypadku pacjentów, osób cierpiących choćby na przykład na depresję, to ja jak słyszę w ich języku, jaką mają metaforę, to wiem, że w momencie, kiedy ja widzę, jaką ty stosujesz metaforę na daną rzecz, to wiem, że w momencie, kiedy będę do ciebie mówić tą metaforą, to mam szansę do ciebie dotrzeć. Bo w ten sposób, za pomocą tej metafory, ty sobie oswajasz świat. Tak interpretuję rzeczywistość. Tak interpretuję rzeczywistość. Teraz zobaczcie Państwo, tu w ogóle nie ma, w pewnym sensie jest mniej ważne, czy to jest prawda, czy nie, bo metafory, choćby w poezji, to jest po prostu kunszt. Bardziej ważne jest to, czy ja słyszę tę metaforę w Twoim języku i na ile potrafię przez tą metaforę zobaczyć świat Twoimi oczami. Mhm. Prawda? Czyli jeżeli ja na przykład słyszę, że dla Ciebie COVID to wojna, to jak Ci mówię w takim razie, nie wiem, to zbieramy szyki, szykujemy armię witamin, tak, żeby sobie z tym poradzić. To tak? Idziemy na walkę. To idziemy na walkę. I teraz, kiedy ja to mówię do dzieciaków, dzieciaki, witaminy to jest armia, która z tym wrogiem, COVID-em sobie da radę i rysuje im to, co robiło choćby słynny film Było sobie życie, pokazuje im tą metaforę walki, to nagle ja mam dużą szansę dotrzeć do tego, że te dzieciaki na przykład te witaminy zaczną jeść po prostu. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy my jakby unieważniamy, czy nie słyszymy tej metafory i skupiamy się na tym, wiesz, jak język orzekał rzeczywistości, to ginie nam, dla mnie najważniejsza rzecz, ginie nam człowiek. Jego sposób widzenia tak, świata. Dlatego, że mit obiektywistyczny po prostu padł. Padł od Wittgensteina, później Leona Roche w swoim słynnym badaniu kolorów pokazała. Język nie tylko pokazuje sposób, w jaki ja widzę świat, ale mało tego, mój sposób widzenia świata, kiedy ja ci o nim opowiadam, ja ci też formatuję i pokazuję sposób, w jaki ty masz o tym świecie myśleć. Prawda? Ja taki graf zawsze studentom rysuję, że jest świat, jest człowiek i teraz człowiek z jednej strony językiem narzuca wizję tego świata, ale równocześnie ten świat mu podpowiada, jak to czytać. Nie? To jest ten słynny przykład z literatury przedmiotu, gdzie Eskimosi mają osobne nazwy na te słynne renifery. Płatki śniegu też, ale też zobaczcie, potem z reniferem mi się bardziej podoba ten przykład, bo jest dla mnie jaśniejszy, że tam jest tak, że oni mają osobne rzeczowniki na renifera, jednorocznego, dwurocznego, 3 i 4. I teraz jak ja zobaczę renifera, to dla mnie on wygląda jak to zwierzę z reklamy Coca-Coli i tyle. Prawda? No w życiu nie rozpoznam 3-letniego, 4-letniego. Tak? Natomiast prawdopodobnie taki 2-3-latek, jeżeli ma osobne rzeczowniki na te renifery, to on już widzi. Prawda? To jest tak, jak masz rasy psów. Prawda? Jak ci powiem, że mam wyżła, to ty od razu widzisz kropki, jeżeli masz do tego dostęp. Nie potrafisz sobie pomyśleć, wyżeł, pies ciekawe, czy ma długą sierść, czy nie. Natychmiast automatu to ci otwiera szufladkę skojarzeniową. I teraz w momencie, kiedy my widzimy, że to jest tylko siatka znaczeniowa w danym języku, prawda? To ja mam dostęp do tego, jak ty ten świat widzisz. Świetnym, moim ulubionym przykładem to jest słowo zazdrość, które w polszczyźnie ma wyłącznie negatywne konotacje. I teraz, jeżeli ja ci chcę powiedzieć, Diana, zazdroszczę ci tego, że masz taką wiedzę, to ci dodam, wiesz, w pozytywnym sensie ci zazdroszczę. Tak? Rozumiem. A teraz w języku ukraińskim masz osobne słowa, masz zazdrość jasną i ciemną. I to są osobne słowa. I teraz gdybym ja miała osobne słowa na zazdrość pozytywną,
to ja bym ci nie musiała tego dopowiadać przymiotnikiem, że w pozytywnym sensie. Czyli w związku z tym, że ci zazdroszczę wiedzę, to cię nie spotka nic złego z mojej strony. Prawda? I teraz zobaczcie państwo, my bardzo często w ogóle nie widzimy. My myślimy, że język jest przeźroczysty. Nie. Język ma nieprawdopodobne podłoże interpretacyjne, dlatego że on pokazuje sposób widzenia świata. A my, patrząc na świat, musimy szybciutko ocenić, ewolucyjnie, czy nam coś zagraża, czy coś jest dla nas pozytywne. Więc wartościowanie jest w percepcji, a nie w języku. Prawda? Bo ty patrząc musisz wiedzieć, czy jak mój pies na ciebie biegnie, to on cię pogryzie czy poliże. Prawda? I dopiero wtórnie to wyrazisz w języku i powiesz, o, ale pieseł. Zobaczcie, pieseł, neologizm, który mówi, pieseł to jest pies, który śpi w łóżku, ma najlepszą karmę i jest kochany. Tak, a ogar to z kolei zupełnie co innego. Nie powiesz, że na wsi przy budzie był przywiązany łańcuchem pieseł. Nie? No po prostu. Powiesz raczej burek, albo psiątko, albo psina. Nie? Mhm. No, bo w tym piesele, to tak to się wyodmieniało, już mamy wartościowanie pozytywne. I teraz, wiecie państwo, jak my widzimy, jak to działa, to wtedy mamy dostęp do drugiego człowieka i potrafimy się dogadać. Natomiast to, że się nie potrafimy, co świat współczesny pokazuje, dogadać, w moim przekonaniu wynika bardzo często z tego, że ludzie walczą o swoje narracje. Czy twoja wizja świata jest lepsza od mojej, a nie widzą, że twoja wizja świata jest twoja i ty mi podpowiadasz, jak ten świat widzisz i teraz ja się mogę zastanowić, czy ja się na to zgadzam, czy nie. Ale to jest zupełnie inna para kaloszy, mówiąc metaforą. Rozumiem, doskonale. Bardzo ci dziękuję za to, że byłaś naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.